Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Blitzkrieg. Moi drodzy, kontynuujemy radziecką kampanię. No i słuchajcie, cały czas toczy się bitwa o Stalingrad. No a my tutaj, słuchajcie, robimy sobie dodatkowe zadania, wymieniamy sobie sprzęt. Na nieco lepszy, zobaczymy jak to będzie się sprawować w praktyce. Obecnie walczymy o Su-122. Już jedno Su-122 mam. I sprawdza się całkiem nieźle. Ma już jednego sztuga na swoim koncie i prawie całą baterię dział niemieckich. A wszak do tego to działo mi służy. Do tego, żeby właśnie wyjechać w pole, ostrzelać przeciwnika i wrócić, zanim ten się zorientuje, co się w ogóle wydarzyło. Wiecie, no, jest bardziej mobilny, więc łatwo jest go przemieszczać z punktu do punktu, kiedy już trwa ogień kontrbateryjny przeciwnika. To można. A tutaj chyba żeśmy powinni zneutralizować te stanowiska obrony przeciwlotniczej. Możemy kontynuować ostrzał tego. W sumie to już jest wszystko ostrzelane, co chciałbym mieć ostrzelane. Dobra, a więc tak. Ty, kolego, wracasz na pierwszą linię. Ty mi się tu przydasz. Jako działo po prostu. Dlatego, żeby wspierać nasze czołgi. Piechota na связi. Ja. Piechota na связi. Dobra, podjedźmy sobie tutaj. Tak, właśnie. Oczywiście Su-122 jest na podwyżu T-34. Cholera, no. Dobra, trudno, muszę wczytać. Sorry, nie pozwolę sobie na to, żeby go tak łatwo stracić. Dobra, jeszcze raz. Niestety on nie jest jakoś mocno opancerzony, tak więc. Dobra, wracaj tutaj. Boju gotów. Какой будет приказ? Ждем приказа. Готов. Исполняй. Давай, рушим еще тутай. Арт позиция. Добро. No cofnij się. A ty co robisz? Piechota go puściła granatem.
Возвращаемся на базу. И по страху. Батарея. Вытрымать остро. Так точно. Стыкне. Автобан. Ты мне тутай запевнишь. И фото на связи. Запевнение амуниции, ты тутай можешь запевнишь людей. Шофер на связку. Ты тоже тутай подъедь. Ага. Да? Ты можешь тупо делать. Уже едем! Ждем приказа. Пехот не подведет. Ну ладно, тут лишь мы. Так точно. Шевалили. Готов. Это можно. Ждем приказа. Шофер на связку. Ага. Артиллерия на связи. А, еще одна жизнь. Автобат. Что дебакеры. Ты тут можешь направить чок. Byście. Bo się mu oberwało. To tyczki my. Już jedziemy. Panią wróg gotów. Boju gotów. Tak точно. Piechota. Jaki będzie przykaz? Artysty na świecie. A jeszcze mamy tutaj 2T34 do wymiany. Sprzętu, który chciałbym wymienić. Dalej lecę. Artyleria na связi. Przykaz jasien. Samolot śpi. Ładnie. Dawajcie pomóż. No, zwalaj. Samolot śpi. Dawajcie pomóż. Dział. Uwaga, bomby! Dobra, ruszmy się trochę. Piechota! Zdjęć! Piechota! Słuchaj! Panią wróg, gotów! Jaki będzie przykaz? Tankisty dokładu! Танкисты докладывают. Не уйдет! Готово! Ладно. Какой будет приказ? Не положен. Бою готов. Добро. Какой будет приказ? Бою готов. Есть. Добро. Добро. Ну, вальним еще раз. Ну, вальним. Kurde, co jest? Gotów? Jest! Zupełnie nic stratę. Ja! Boju gotów! Boju gotów! Jaki będzie przykaz? Boju gotów! Zakryli! Dobro! Jest! Tak точно! Остановлено!
jeszcze coś tam mają? No. Ja już myślałem. Zwalniaj! Dobra, muszę go tam wysłać, żeby amunicję uzupełnić. Jaki będzie przykaz? Tam jest te doklady. Dzielę! Ja! Готов? Это можно. Есть. Бегли! Батарея? Я. Так точно. Валить, валить. Танкисты на связи, танкисты на связи. Не уйдет! А? Накрыли! Это можно! Я! Пехота не подойдет! Это счастье! Да, но, нестety, страты еще сдержаем. Ktoś? Tam gdzieś te tak wiecie, tyłem jadąc. Nie będzie mi nie prawie straciłem czołg. Maniobr gotów. Dobro. Tam gdzieś te doklady. Танкисты на связи! Танкисты на связи! Так точно! Автобак! Трогай! Готов! Я! Добра, тупо в троки и так, ушел. Так, точно! Шофер на связку! Сейчас! Танкисты на связи. Шофер на связку. Робин. Co tam zaś? Dobra, na szczęście nic jakiegoś strasznie groźnego. Jeden brzeg uchwycony. Maniobr gotowy. Танкисты докладывают. Есть? Надо прыгнуть на другую сторону. Я. Так тут. Точно. Батарея. Хорошо положили. Батарея. Добро. За Сталина! Даличный сарат, да? Так, точно! Какой будет приказ? Бою готов! Прибой на бой! Хорошо положили! Я! Слушаю! Готов! Добро, рушатся! Чего делать? Есть! Пьяунь, пьяунь, пьяунь. К бою готов. Исполняй. Какой будет приказ? Аштык молодец. Okej, dobra. Art pozycja. Hej, aby dokąd? To do wycieczki krajoznawcze. Puszki słuchają. Zadanie dobra, poniem. Zobaczmy, co oni tam mają ciekawego. Ja. Piły lecą.
Я. Пехота. Слушаюсь. А? Так точно. Шофер на связь, плюс. Pakujemy się. Musimy się teraz tutaj przenieść. Co wy tu macie? Pancer czwóreczkę. Trochę piechoty. No dobra. O, coś tu wyjechało na nas. Tu. Aha. Szofer na związku. Tankisty dokładu. Dobro. Gotów. Gotów. To może. A, zwalili to dziadostwo. I bardzo dobrze. Dotyczki my. Zrobimy. Maniobru gotów. Ja. Tankisty dokładu. Ja. Dobro. Naczeramy. Ruszamy do natarcia. Wow, wow, wow! To można. 34 się wpakowało. Bateria? Tu. Dobro! Позиция. Сделаем. Увага, пока вульпы. Танкисты на связь. Танкисты докладывают. Удержать. Добро. Здесь. Готов. Dobra, to załatwione. A ty co? Życie ci niemiłe? Spełniaj. Maniobr gotowy. Nie będziemy aż. Oła. Dwoma strzami to zakończył. Mamy, moi drodzy, pułkownik. Ładnie. Ładnie, to mi pasuje. Niestety te 34 wpadło pod lufę. Nawet wymienimy sobie tego. Dobra, czym ja teraz tutaj dysponuję? Tak, mamy 3 dodatkowe działa. Co ja bym tu potrzebował? Ja bym tutaj potrzebował... Ej, fajne działa tu mam. ZIS 3. Mamy ZIS 2, ale ZIS 2 ma lepszą penetrację niż ZIS 3. Otóż tak, no to tak, was wymieniamy oczywiście na 122. A tutaj właśnie mam dylemat. Może Katiuszę byśmy sobie wzięli? Jeszcze Katiusza byłaby wskazana. A weźmy. Dobra, co my tu jeszcze? Tu jest 152 do zgarnięcia. Jedna by mi się jeszcze przydała. Ale tutaj jest KW. KW jest dla mnie ważniejszy. Bo my tu jeszcze mamy, jeśli chodzi o czołgi. Jeszcze jeden T-34 jest do wymiany na KW. To by było dobre.
Dobra, bierzmy się za to w takim razie. Zabezpiecz wioskę, małe miasto i magazyn. No spoko, to jest taki standard. No, już widać, że jest już solidna ilość tutaj sprzętu. Артиллерия на связи. Арт-позиция. Пушки слушают. Есть. Машины на связи. Машины на связи. Машины на связи. Тут. Известное дело. Добра. Tutaj dosyć wojska. Jaki będzie przykaz? Jaki będzie przykaz? Spalnia! Tak? A tu? Tu tyczki my? Wracamy się przodem do przeciwnika. Przodem do przeciwnika. Użyj jedziemy. Bateria. Przykaz jasny. Ty mi tu podjedź. Dobra. Oż cholera. Właśnie o tym mówię, coś zaczęło ostro palić w nas. Dobra. Zróbmy to sobie tak, powtórzmy to. Hech. No nie powiem, grubo. Się zaczęło. Gotowi. Maniobr gotów. Маневр готов. Это можно. Шофера слушаю. На взлет. Я тут потребую вспарча. Шофера слушаю. Живо. Ну, что делал? Шофера слушаю. Шофера слушаю. Упс. Sorry, nie ten klawisz. Już jedzie. Dobra, jak się przydał? Co ty na zwiedzku? Zaraz. Автобат. Машина на связи. Шофера слушаю. Машина на связи. Живо! Артиллерия на связи. Dobra, to działo, musimy przeholować, przemieścić się tutaj. Już jedzie. Nie bym jej widział. No nie bym to też wymienił na 88, na 85, ale... Aha. Mieszane uczucia co do tej decyzji. Арт-позиция, батарея. Добро, я вас на разе ужить не могу. Батарея на связи. Я. Так точно.
Батарея. Батарея. Копач. Артпозиция. Орудием. Артиллерия на связи. Шофера слушаю. Известное дело. Я. Так точно. Пехота на связи. Слушаю. Пехота на связи. Там выкрычек. Я. Слушаю. Артиллерия на связи. Есть. Пехота на связи. Пехот не подведет. Слушаюсь. Это можно. Батарея на связи. Есть. Cholera, wypatrzyli nas. Może. Słuchaj. Wzwracamy się na bazę. Ale oni mają artylerię. Ждём приказа. Tak, точно. Ja. Patrzcie, tu wszędzie jest artyleria. Jak z waszym zasięgiem? Wszystko jest w waszym zasięgu, ale ja bym musiał was wyprowadzić. Spalniaj! Tutaj. Artyleria na связи. Приказ ясен. Gotów. Батарея на связи. Dobra, kruchnij tam. Spieprzaj. Jest! Oni szwaby się połapią, co ja. Spełniaj! Maniobruj, gotów! Ja! Tak, ktoś, ждём приказа! Gotów! Слушаюсь! Gotów! Слушаюсь! Пехота на связи! Арт-позиция. К бою готов. Есть. А валом немного по нашей пехоте, но трудно. К бою готов. Może stać. No nie spodziewałem się, że oni tyle będą mieć tyle artylerii. Maniobru, gotów. Dobra, wzięli nas na ogień. Boju, gotów. Spadać.
uzupełnić amunicję. Танкисты докладывают. Что до него будет приказ? Какой будет приказ? Есть. Добра. Артиллерия на связи. Приказ ясен. Какие ты машины? Комплект на исходе. Не за дуже, не за дуже, ale coś tam możemy pokminić z nim. Dobrze moi drodzy, tutaj kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej, do następnego. Na razie.